Witam. Wejdę, wam pokażę. Robiłem dzisiaj, przynajmniej na trochę popadał deszcz. Tam już dzień czasu, trochę pogody, jutro będziemy kosić. Dzisiaj sobie, mówię, trochę były już powyrabiane, mówię, powymieniam gałeczki. Jak widzicie, na całości. Też parę palców poszło, bo od kamieni cholera zgiętych jest. Nie powiem, to parę razy się łapnęło, ale dobrze, że nie poszło na gardziel, bo mam tak ustawiono, na gardzieli i na kederze, że zadziała sprzęgło przyczyniowe i to nawet nie ma prawa. Widzicie, wszędzie nowe gały, pokażę wam te nowe gały, jak wyglądają, o, jak wyrobione były, no trochę już, no może było wcześniej, w tamtym roku może było już wymienić, ale widzicie, to jest taki, jest brak czasu. Tutaj dużo roboty. Co tu jeszcze? Jak sami widzicie, o, te mam też w zapasie, leżą. Mówię, kupiłem w tym roku, żeby jak będzie trzeba, pokażę wam te nowe gałeczki, jakie oglądają. O. Takie sprawy. To zobaczcie, jak ludzie kłamią, że zbierają kamienie. Zobaczcie, o, jak kurde, jak łapnie, to masakra. No, 4 sztuki poszły do wymiany. No i takie widzicie sprawy z tym headerem, trochę zabawy jest. Mówię, chwilę tu jest. Mówię, trochę tu poprawię, no tam robić szło, tam problemu nie było. A ja zawsze lubię, wszystko jest zapięte na sam górę, no pod sam górę wszystko, że tam nie będę się martwił, coś mi tam walnie. Tak samo i tutaj główki powymieniane tradycyjnie, jak co roku, wymieniam co roku, co sezon. Teraz taki kupuję główki z takiej firmy, tam nie mogę mówić firmy, to mniej więcej ona jest dokręcana, może tu główkę sobie dociskać i jest metalowy wkład, nie plastikowy, dlatego długo trzeba smarować. Tu mamy smarowniczkę i mam takie dwa wstawione i to będzie bardzo długo trzymało i nie trzyma, nie powiem, kurde, damy sezon, ale wymieniłem, bo nie chcę mieć przystojów, a robota musi iść. I też są i pięta Hillesy tutaj w bizonie, tu jest w headerze, o to. Te łożysko też, powiem, że miałem w tamtym roku dwa razy je. No się rozsypuje, no bo tu już powinno być tu wachliwe zrobione, tak w tych rekordach już w 99 roku. Tu już zrobili to samo, jak tu jest zrobione, już wachliwe łożysko, dlatego to jest wszystko w porządku. Tutaj jeszcze jak zostało, no, nie poprawione. Jak widzicie, dobra. Przychodzimy teraz do bizona. Raz wam powiem, mam parę ulepszeń w bizonie zrobionych. Tak, wysokość, jaka jest wysokość w danym header położeniu, tam będzie skala, po prostu to oryginalnie było to, tylko nie wiem, to otwór był, ale czego to nie było, nie wiem, może ktoś to wyrzucił, może to nie było potrzebne, nie wiem, ja sobie to zamontuję, bo nie powiem, na górach to dla mnie się przydaje, takie coś się przyda na pewno przy koszeniu. Co tu jeszcze doszło? Doszedł, jak widzicie, jeśli rzucasz na pewno w oczy, o, rozdzielacz jest stawiony na linki, żeby była płynniejsza praca i wygodniejsza po prostu. Jeszcze dojdą tutaj dwie funkcje, od przyspieszenia kombajna i od wysuwu motowido. Będę miał cztery funkcje i jeszcze będzie wstawiony rozdzielacz jeszcze drugi, tylko już na elektrozawory, dwie sekcje będą. I będzie tak, wysuw rury. Tam będzie jeszcze robiony siłownik, wysunięcie rury i przyspieszenie motowideł, grabi, przyspieszenie będzie też, to już będą na czujniku, bo to nie będzie wymagało cały czas jego używania, to zrobimy to na przyciski, to zrobimy, tam z boku będzie panelik, jak widzicie, o, bizon już trochę kosił, kusiliśmy jęczmień, widzicie, brud jest, jak tam widzicie, o, trochę się kosiło prosto, ale trochę, mówię, popadało, trzeba trochę coś tam jeszcze podrobić, żeby on się nie psuł. Na razie jeszcze czysty, bardzo ładnie wygląda i pół jeszcze czysty, ale będzie zaraz cały okurzony. I powiem trochę, tu porobiliśmy napraw, kurde, może będzie widać od dołu, weźmiemy tak, widziałem, że nam się nie chce mi otwierać. Wstawiana podstawa jest, koło nowe jest, te wariator wstawiony, pasy nowe. Słuchajcie, tutaj też może tam niektórzy zobaczysz, jakiś olej tu jest, bo powiem tak, zmieniany był silnik,
w tym roku, bo dla mnie no, walnął silnik. Zaraz przejdziemy do niego, powiem go, tu skończę z tym bizonem. Albo dobra, pójdziemy od razu z bokażem. Silnik tutaj o, jest silnik. Poszła panewka na tłoku i na swoźniu. Zaczął mocno stukać, no i koniec koszenia. No i teraz wstawiony jest drugi motor. Drugi motor. No nie powiem, był docierany się 70 godzin. No, praktycznie mówiąc, jak zawsze mówili, nawet w tych starych kółkach, że musi 200 litrów spalić. I samo tu zostało to poczynione. 200 spalone i też, no, kwestie docierania, to nie tylko docieranie, to jest, trzeba powoli zwiększyć obroty. Było trzeba. I ten, co jeszcze powiem, zaraz przyjdziemy, pokażę, jak na drugim tłumiku będzie chodził. Bo teraz silnik jest wstawiony bez turbo. Jest zwykły, suchy, wolnosący. Zaraz wam pokażę, jak on chodzi. Wam zaprezentuję, jak w kabinie ten joystick tutaj. Mała taka prezentacja. Powiem też, no, fotel zamontowany od Volvo. Bardzo fajnie, wygodnie będzie teraz kosić, a nie na tym oryginalnym. Co tu szybko pokażę wam, co tu jest. Tak, do dołu jest spuszczenie zespołu żniwnego, do góry podnoszenie grabi, spuszczanie grabi. Tu będzie przycisk, co będzie przyspieszenie kombajna, zwolnienie kombajna. A drugi przycisk będzie wysuw i wsuw mu to widał. Przybliżenie. I co tu więcej? No, jak tu widzicie ten wskaźnik, tutaj będzie. Tu będzie taka jeszcze zrobiona blacha. Ile, jaka jest wysokość, będzie na centymetry zrobione. Silnik wymieniony. Dobra, zaraz wam pokażę go, teraz uruchomię go. Pójdziemy tam na górę na silnik, pokażę, jak chodzi na Waryniaku. Kupiłem z Waryniaka ten ręczny. Kupiłem tłumik cały, kompletny, zobaczycie, ale wiecie co? Nie ma tego głosu bizona. Po prostu jest zniszczony, co było kiedyś wstawione. Tylko tamto nie chciałem wstawiać, bo do turbo był, tam był czerwony, bo przerabiać, ale nie chciałem ciąć tego tłumika, bo mi szkoda było. To dobra, odpalamy teraz. Odpalamy bizona. Dobra. Dobra. Bizonie chodzi. Mi się przydało jeszcze teraz zegar zerować po remoncie, ale nic. Nie powiem, trochę ma godzin. Prawie 2600. No niestety. Tak to jest. Dobra, ręczny. Dobra. Jak widzicie, to wszystko, jeszcze te wajchy zostały, ale ja się usunię później wszystko. Nie powiem, będę przerabiał całą tą kierownicę, też się przerabiał. Ale to może w późniejszym czasie, może w tym roku, jeszcze będzie więcej deszczu padało, no to jeszcze może się wyrobię to przerobić. No zobaczymy. Dobra, teraz przechodzimy do silnika, idziemy. Idziemy do silnika. Tak o chodzi. W ogóle inny głos ma, iż to nie bizon głos. No, tłumik nowy. Trochę jestem, no, tak zmaczony, bo myślałem, że będzie prawie o tym sam głosu kiedyś miał, ale to nie to samo już. Już nie to samo. Dobra, idziemy na górę. Pokażę, co tu się dzieje. Po remoncie. Trochę tu. Silniczek wymieniony. Tu na Baryniaku tak o chodzi. Nie ma tego głosu, co miał. Silnik chodzi 70 godzin. Pięknie pracuje. Powiem tak, że ja na płynie robię, bo tam może kiedyś wam mówiłem, czy nie. Wcześniej jest płyn zielony, plany kurel. Widzicie, maszyn, może trochę przy gazówki damy i chwilę pochodzi. Pompalony był teraz przez chwilę tu. Pompalony był. Tu przez chwilę tu wyjeżdżałem, robiłem go trochę przy nim. Będę mógł wam trochę pokazać, co to chodzi. Ten gaz jest. To chwilę poczekajcie, zdejmę z listwy. Z listwy zdejmę to. Trochę białego dymu dał, bo jak on chodził,
to trochę na tym tłumiku wiadomych po remoncie, bo po generalnym remoncie kupiony silnik i zawsze trochę będzie po remoncie pluł tym olejem, to jest normalne, ale to się uspokoi z biegiem czasu, to do 100 godzin, no. No i takie by było przy tym bizonie bajery. To szkoda teraz, no nie dostaliśmy z turbem na szybko. Na razie będzie ten, a swój będę zimą robił silnik. Jak się ten swój silnik zrobię zimą, ale coś wam pokażę z remontu silnika tamtego drugiego. Zimę to będziemy działać. Na razie będziemy robić na tym, co to jest. I myślę, że tam da radę. Też pozostała pompa wstawiona z podstawą. Dobra, tu przychodzimy na dół jeszcze do kabiny.